18 września zatrzymano nietrzeźwego kierowcę ciężarowego Volvo z naczepą. Pod koniec tygodnia estończyk został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności. Jadącego na podwójnym gazie obcokrajowca policja zatrzymała dzięki czujności przechodnia. Pieszy zauważył na ulicy utrata ciężarówkę, której jedna z opon była poważnie uszkodzona. Zatrzymał tiras z zamiarem poinformowania kierowcy o usterce. Podczas rozmowy poczuł od szofera alkohol. Dalej zda Zdarzenia potoczyły się w ekspresowym tempie. Policja ustaliła, że kierowca jest pijany, a wynik badania wskazał, że w organizmie ma aż 2,7 promila alkoholu. 52-letni estończyk trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy. Niebawem usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym. Doprowadzony z aresztu do sądu rejonowego w Suwałkach został skazany na czteromiesięczną odsiadkę.